Siemaneczko, dzisiaj do sprzedaży trafiła druga cegiełka DC Comics o motywie przewodnim Batmana, która w połączeniu z pierwszą cegiełką tworzą fajny zestaw rozgrzewkowy na siłownię. Takim zestawem możecie barki rozgrzać, klatkę zrobić, a nawet przygotować bicki do wycisku. Sorry za taki głupi żarcik, ale w żartach dobry nie jestem, więc pewnie już mam sucho w gardłach, ale część się zgadza. Otóż, dzisiaj jest premiera drugiego tomu serii Batman Nightfall, Upadek Mrocznego Rycerza. Historia tego komiksu dzieli się tak naprawdę na dwie części z punktem kulminacyjnym po środku. Pierwsza część jest to konsekwentne kontynuowanie finału poprzedniego tomu, czyli Bane pomógł uwolnić się złoczyńcom z więzienia i oni jak fala zalali Gotham. Od tego momentu cmentarzysko ścieli się nowymi trupami, dochodzi do burt na przedmieściach, a Batman, już bardzo wymęczony pojedynkami wcześniejszymi, musi jednak stanąć na wysokości zadania i uratować mieszkańców przed złem. Jest to bardzo dobrze napisany rozdział, bazując na ikonicznych łotrach z jego galerii przeciwników. Lepiej motyw ten wypada niż w Batmanie Hush, który tamten myślę, że jest przereklamowaną pozycją, bo dużo łotrów i fajne rysunki. Tutaj każdemu łotrowi poświęcono odpowiednią ilość czasu, aby jego wątek był kompleksowo przedstawiony i przede wszystkim sensownie. Każde takie wystąpienie ma wpływ, znaczenie dla historii, no i najważniejszy wpływ na Batmana, ponieważ jak pamiętamy, jest to większy element planu Bane'a, który ma przygotować sobie ofiarę do rzezi. Rzezi, która jest zaspoilerowana już samą okładką. Fajnie tutaj mamy dobór łotrów, bardzo mi się to podobało. Fajnie oni są przedstawieni, bazujący na takim klasycznym wizerunku, kontrastującym ze współczesnymi wizerunkami. Tutaj najbardziej mi się podobało wykorzystanie motywu Poison Ivy oraz Firefly, którzy mają fajne wątki, dużo czasu na to poświęcono. Fajnie wykorzystano ich motywy, przede wszystkim Firefly. Do tej pory nie czytałem takiej historii, takiej fajnej historii z tą postacią. I także dobrze wypadają. Przykładowo Brzuchomówca, którego zawsze miałem za takiego, no, mało apetyczną postać. Tutaj ma fajnie poprowadzony wątek z nieoczekiwanym sojusznikiem. Killer Croc jest fajnym wyzwaniem dla Teama, który no, w tym czasie musi jednak pomóc Batmanowi w walce z przestępczością. No i bardzo taki przerażający wątek z Zaszem, ale tutaj już nie będę spoilerował. W tym wszystkim nie tylko podobało mi się podejście Batmana i to, jaki miał konsekwentny wpływ na niego, ale jaką rolę gra w tym wszystkim Robin. Robin jest pomocnikiem Batmana, ale do tej pory nie było tak to mocno pokazane, co on w jego życiu znaczy, nie tylko jeżeli chodzi o ratowanie w przebraniu ludzi. Tutaj mamy pokazane, że jest to przede wszystkim partner. Partner, który wspiera nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. A kiedy jego mentor nie domaga w walce, to potrafi on wyjść z samodzielną inicjatywą i coś dobrego zrobić. Niejednokrotnie, tak jak tutaj z Killer Crokiem, bierze na siebie przeciwnika, innym razem potrafi Batmanowi dojść do sedna sprawy i to, gdzie jest ten łotr, żeby go schwytać i resztę załatwić. I jest tutaj też czarna strona tego medalu, ponieważ Team jest wielokrotnie niedoceniany. No i myślę, że to się ogólnie wiąże z zawodem Robina. Jest to bardzo tutaj konkretnie przedstawione i skomentowane. Po około 250 stronach dochodzimy do punktu kulminacyjnego, którym jest jednostronna rzeź Bane'a na Batmanie. I to jest bardzo mocny obraz, ukłony dla rysowników, którzy stworzyli taki obraz, tak wpływający na czytelnika, tak obrzydzający, bo to jest wręcz okropne, że niesie to konkretny przekaz łamania nietoperza, jaki powinno nieść. I zaznaczam, że nie jest to raczej komiks, który byście powinni dawać młodszym dzieciom, bo no, dzieci mogą być zdegustowane takim obrazem i nie wiem, jak to wpłynie na ich psychikę. Po tym kulminacyjnym momencie przychodzi druga część tego komiksu, którą bym podzielił tak na wielowątkowym torem. Pierwszym jest to oczywiście Bane. On po zwycięstwie ogłasza w Gotham, że teraz on tu będzie rządził, teraz wszyscy powinni się go bać, mu służyć i w ogóle co on tutaj nie zrobi. Ten przekaz niesie bezpośrednio do wybranych złoczyńców, pukając do ich drzwi i mówiąc: hej, teraz wy mi tutaj buty będziecie czyścić. Drugim takim wątkiem bardzo istotnym jest rehabilitacja Bruce'a Wayne'a. On odniósł takie obrażenia, że będzie to się przez długi czas teraz niosło i musi wyleczyć część obrażeń, żeby jakkolwiek w stanie funkcjonować. I później z tego wątku przechodzimy do jeszcze innego wątku, który zahacza o genezę Bane'a, a dokładnie o wyspę Santa Prisca.
poprzedniej części tego komiksu nie udało się Batmanowi schwytać wszystkich złoczyńców. I właśnie oni tutaj teraz wychodzą na pierwszy plan, ponieważ to będą zagrożenia, które zaleją znowu Gotham. Nie chcę tutaj mówić o wszystkich złoczyńcach, wymienię tylko mojego ulubionego, Strach na Wróble. Tutaj jest genialnie wykorzystany jego potencjał. Jeżeli do tej pory myśleliście, że to jest taki gościu, który sobie popsika i tam kogoś będzie straszył, no to tutaj jest pokazane, co ta postać potrafi zrobić tym Gotham i że potrafi przynieść zagrożenie gorsze nawet od Jokera. Tutaj mamy nie tylko fajnie pokazaną jego szaleńczą stronę, ale przede wszystkim tą taką edukacyjną, że ta postać reprezentuje coś więcej. Dodatkowo rysunkowo jest tak super warsztat, że ja byłem pod wrażeniem każdego rysunku prezentującego tą taką psychiczną stronę tego medalu. No i najważniejszy wątek tej części to nowy obrońca Gotham. Kiedy nie ma kota, to myszy harcują i tutaj dobrze jest to pokazane. Pod nieobecność Bruce'a złoczyńcy wręcz rozkładają się na sofach i robią co im się żywnie podoba. No i Gotham potrzebuje nowego obrońcy, a raczej tymczasowego. I tutaj wyłania się nowa postać, którą mamy dobrze zbudowaną w pierwszym tomie i w pierwszej części tego komiksu. Jest to nowa persona, raczej nie nowa persona, ale nowy mściciel, który będzie troszkę podważał dotychczasowe nauki, uważając je za mało skuteczne i chce kodeks Batmana traktować troszkę w inny sposób. Jest to bardzo konkretnie zobrazowane, bardzo kontrastujące z tym, co Batman robił i dające fajne takie pole do porównania, czy jakieś zastanowienia się, czy techniki Batmana były skuteczne w tym czasie, czy mógłby robić coś inaczej, czy gdyby postępował troszkę w inny sposób, to czy byłoby to lepsze, czy byłoby to przede wszystkim moralne. I to wszystko tutaj jest dobrze zobrazowane. Osobno chciałem pogadać o scenariuszu i rysunkach, ponieważ mamy tutaj dużo utalentowanych artystów i scenarzystów. Stwierdziłem jednak, że nie jestem w stanie. Otóż, ten album składa się tak naprawdę z dwóch głównych serii. Seria Batman Detective Comics i dwóch takich pomniejszych miniserii. Wszystko się tak przeplata. Raz mamy numer Batmana, Detective Comics, Batmana Detective Comics. Jak otworzyłem komiks, zobaczyłem spis treści, troszkę byłem tym zaniepokojony, bo bałem się, że będę znowu odczuwał taką niespójność stylistyczną, co mi to przeszkadza. I się myliłem. Swoją drogą, spis treści naprawdę odgrywa tutaj fajną rolę taką informacyjną i chciałbym, żeby w każdym komiksie on występował, przynajmniej w takich cegłach jak ta. Przechodząc jednak do tego, co mówiłem. Artyści tak ze sobą fajnie współpracują, że dali mi odczucie spójnej całości pod kątem narracyjnym, jak i stylistycznym. Nie odczułem, żeby w któryś momentach zmieniał się artysta i żeby mi to dało niespójny obraz. Rękę daję sobie uciąć, że gdyby powycinać te okładki, informacje o autorach i ja bym czytał to jak leci, nie skapnąłbym się, że coś tam zachodzi, jakaś zmiana. No może po przedstawieniu Batmana troszkę bym coś tam bym mógł dostrzec, ale nadal jest to na tyle spójny obraz, tworzący jedną fajną całość, że to się wręcz chłania. Przy tym komisie czułem się jak przy dobrym serialu. Przy serialu, który potrafię rano usiąść, włączyć, wyłączyć, spojrzeć na zegarek i stwierdzić, że ja spędziłem przy tym cały dzień i obejrzałem całość i nie odczułem tego. Tak się czytał mi ten komiks. Naprawdę artyści, scenarzyści fajnie są współpracują i stworzyli bardzo spójny obraz, który owocuje jedną z najlepszych komiksów w dziejach Batmana. Jeśli chodzi o materiały dodatkowe, mamy tutaj krótką historyjkę będącą uzupełnieniem punktu kulminacyjnego, jak i kilka okładek oraz szkiców koncepcyjnych. Materiały dodatkowe nie wystąpiły w poprzednim tomie. Myślę, że tutaj zrobiono jednak inaczej, ponieważ posłuchano głosu fanów oraz ten komiks jest troszkę mniejszy od poprzedniego, więc wydawca miał możliwość coś takiego tutaj zrobić. Jeśli chodzi o zamysł wydania tego komiksu, to oczywiście twarda oprawa. Tak wygląda przód, tak wygląda tył, tak wygląda boczek, tak, tutaj będzie dobrze. Jeżeli dołożymy do tego pierwszy tom, oj, będzie ciężko, mamy fajną, spójną całość, na półeczce ładnie to się prezentuje. Jeśli chodzi o cenę okładkową, no to można słusznie wywracać oczami, ponieważ ona wynosi 200 zł, sporo. Jeżeli natomiast kupicie ten komiks bezpośrednio na Egmont.pl, czyli na stronie wydawcy, płacicie za niego 150 zł. Wydaje mi się, że stosunek promocyjnej ceny do tego komiksu jest jak najbardziej ok, bo mamy ładne wydanie, zbiór fajnych historii, grube to przede wszystkim jest, no i papier kredowy, więc jakość rysunków jest naprawdę ładna. Nie wiem, może cena nie jest adekwatna do tego komiksu, jeżeli tak jest, dajcie o tym znać. Ja aż tak nie siedzę w cenach, żeby mieć tutaj dobre rozeznanie.
Podsumowując, naprawdę dobre czytadło. Nie bez powodu się mówi, że to jest komiks typu must have, must read. Jest to naprawdę świetny komiks, który z perspektywy czasu nie starzeje się. Rysunkowo jak najbardziej mi pasuje, bo lubię retro kreskę. Ona najbardziej kojarzy mi się z komiksem i tu mamy świetną robotę. Jeśli chodzi o fabułę, jest naprawdę super. Fajnie przedstawiony obraz Batmana, który jest człowiekiem, jak na niego wpływa ta kariera, no i z jakimi to konsekwencjami potrafi się wiązać i że mówimy tutaj o konsekwencjach utrzymujących się na dłuższy czas. Nie jest jak w współczesnym komiksie, gdzie Liga Sprawiedliwości umiera i wiemy po zapowiedziach, że za 3-4 numery, czy tam za 5, oni już wrócą w jakiejś formie. Tutaj mamy naprawdę zmiany utrzymujące się długo i jest to konsekwentne prowadzenie narracji, które rozlewa się na cały świat Batmana i to jest nie tyle nowy komiks, no dla niektórych może być teraz to nowy, ale to jest świeżość, innowacyjność, którą ja poszukuję i cieszę się, że mogę odnaleźć ją w takich pozycjach i że takie pozycje otrzymujemy. Potrzebujemy tego więcej, żeby poznać starą szkołę i docenić tą starą szkołę, od której wszystko się zaczęło i mieć kontrast, jak to było kiedyś, a jak teraz. To tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Cześć.